Do Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały dotyczącej suwalskiej karty mieszkańca, tak zwanej SKM-ki. 12 rodzajów zniżek obejmuje komunikację miejską, rekreację, kulturę, a także zniżki przedszkolne, żłobkowe i niektóre szczepienia ochronne. Nad propozycją prezydenta Rada pochyli się najprawdopodobniej za tydzień podczas sesji zaplanowanej na 25 kwietnia. Wysokość zniżek jest zależna od beneficjentów. Zasadniczy podział w większości przypadków to dorośli oraz dzieci, młodzież i studenci. Dodatkowy podział to bonifikata zwykła dla członków rodzin wielodzietnych, dla osób niepełnosprawnych oraz dla seniorów. Najwyższe zniżki stuprocentowe obejmują opłaty za przedszkola i nie dotyczą jedynie wyżywienia, szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz dla seniorów po 65 roku życia szczepienia przeciw grypie. Na tej liście są również przejazdy komunikacją miejską. Ani grosza nie zapłacą za nie dzieci, młodzież i studenci. 50% rabat uzyskają osoby z rodzin wielodzietnych, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ci, którzy ukończą 65 rok życia. Pozostali dostaną 20% rabatu. Wszelkie bilety i karnety do obiektów sportowych będących w strukturze OSIR-u nabyć będzie można ze zniżkami od 20 do 50%. Zniżki takie obejmą też wejściówki do Muzeum Okręgowego oraz wybrane imprezy organizowane przez SOK.